Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na tę uroczystość. Jest ona bardzo ważna, bowiem społeczność uniwersytecka przyjmuje do swego grona wybitną osobowość, która wielce zaważyła na powstaniu i pierwszych latach działalności naszej uczelni. 1 października zainaugurowaliśmy 20. rok działalności Uniwersytetu Rzeszowskiego, który nie zaistniałby, gdyby nie pomoc księdza biskupa Kazimierza. Wręczenie doktoratu honorowego, najwyższego wyróżnienia akademickiego, jest formą naszej najwyższej wdzięczności, szacunku i dowodem pamięci. Rok 2020 to również rocznice ważne dla naszego doktora honoris causa, 60-lecia kapłaństwa i 35-lecia sakry biskupiej. Trudno chyba o bardziej stosowne okoliczności. Uniwersytet występuje dzisiaj w podwójnej roli. Nadającego doktorat, ale też reprezentanta całej społeczności akademickiej Rzeszowa. Za poparcie naszego wniosku składam gorące podziękowania magnificencjom rektorom Politechniki Rzeszowskiej, Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, a także Wyższego Seminarium Duchownego. Myślę, że to ważny wkład do wspólnotowego myślenia i działania, którego nieustannie uczy nas ksiądz biskup Kazimierz Górny, doktor honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego, co podkreślam z dumą i wielką radością. Postanowiłem pójść drogą sentencji, które w jakiś sposób charakteryzują księdza Kazimierza Górnego, które w jakiś sposób krótko wyznaczają tory jego życia. Tak już jest w społeczności, że sentencja często jest czymś mocnym, wskazującym, że my postępujemy tak, jak nam dane hasło mówi. Omnia tibi, wszystko tobie, to jego zawołanie, biskupie. Wszystko tobie, Bogu, Matce Najświętszej, Polsce, diecezji, Podkarpaciu. To jest uniwersalne hasło, które może być wskazówką, drogowskazem dla każdego z nas. Nil est in homine bonamente melius. Nic lepszego w człowieku oprócz dobrego umysłu, dobrego myślenia. I ta sentencja określiła wiele działań, określa ciągle księdza biskupa, docenia ogromnie wiedzę, docenia poszukiwanie prawdy, kształcenie, czytanie, pomnażanie swojej osoby przez język, teksty, słowo, które jest działalnością często niemalże mistyczną. Nic w człowieku lepszego poza dobrym myśleniem. Carissime doktor, Uniwersytet Rzeszowski dziękuję Bogu, ludziom, którzy otaczali ciebie, za twoją osobowość, za twoją osobę. I z największą radością obdarza cię godnością doktora honoris causa. Na mocy najwyższego zwierzchnictwa Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej my, Sylwester Czopek, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, obecnie magnificencja rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Senat Uniwersytetu, na wniosek Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Rzeszowskiego, poparty przez środowisko akademickie Rzeszowa, w imieniu których laudację wygłosi Kazimierz Orzuch, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, wielce szanownemu biskupowi Kazimierzowi Górnemu, dowód uznania za zasługi dla powstania Uniwersytetu Rzeszowskiego, stałą troskę i wsparcie dla jego rozwoju oraz wkład w integrację rzeszowskiego środowiska akademickiego nadajemy z wdzięcznością tytuł i godność doktora honorowego Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Święty Bernward z Clairvaux, odnowiciel zakonu Cystersów, wiek XII, postawił pytanie, po co się ludzie uczą? I stwierdził, jedni się uczą dla wiedzy, dla samej wiedzy, żeby wiedzieć, to jest ciekawość. Inni się uczą po to, żeby byli znani, i to jest pycha. Inni się uczą po to, żeby na tej wiedzy, którą uzyskali, po prostu zarobić. Są tacy, którzy się uczą po to, żeby się wewnętrznie zbudować, i to jest mądrość. Ale są także tacy, którzy się uczą po to, żeby zbudować innych, i to jest miłość. Święty Jan Paweł II powiedział do profesorów uniwersytetu: Uniwersytecie, służ prawdzie. Jeżeli służysz prawdzie, służysz wolności, wyzwalaniu człowieka i narodu, służysz życiu. Uczelnia poprzez swój autorytet moralny ma dawać przykład cnót obywatelskich i patriotycznych, współpracy w zgodzie i jedności, ma dawać przykład wrażliwości etycznej, by być poniekąd sumieniem narodu. Kto służy prawdzie, służy Panu Bogu, choćby o tym nie wiedział, napisała słynna filozof Edith Stein, karmelitanka, siostra Teresa Benedykta, zamordowana w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau z racji żydowskiego pochodzenia. Godność doktora honoris causa przyjmuję w pokorze serca. Już się ma ku wieczorowi w moim życiu. I z wielką nieśmiałością przyjmuję jako wyraz uznania dla naszej diecezji rzeszowskiej, dla biskupów i kapłanów, którzy darzą szacunkiem uniwersytet, a niektórzy są jego pracownikami. Miasto Rzeszów, a także Podkarpacie jest dumne z faktu, że posiada uniwersytet. To nasza alma mater. Uniwersytecie, dobrze, że jesteś.